Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do pańskich paru wypowiedzi. Niektóre mi się podobają, niektóre nie. Załóżmy, że ma pan rację w tym, że demokracja jest głupia. No, musi być głupia. Dobrze. Głupi więcej niż mądry. No, no, teoretycznie tak, chociaż naprawdę najwięcej jest średnich, więc tak. Sam pan wie. No więc w takim wypadku... Ale głupi więcej niż mądry, to oni decydują. Niestety. Ale niech pan będzie obiektywny przez moment. Jako matematyk wie pan, że rozkład średnich cech, na przykład w tym wypadku rozumiem, że chodzi o inteligencję, albo mówimy o mądrych bądź głupich, jest taki. 2% głupich, 2% mądrych, reszta nie, są no, średnie. Powiedzmy sobie 20 i 20 i 60. Dobrze, niech ale, będzie. Ale powiedzmy, zależy jak liczy głupoty i mądrość. Chodzi mi o to, że równoważą ale, się ale, po obu końcach i mądrzy i głupi. Więc dlaczego nie, akurat uważa pan... Absolutnie nie, a nieprawda się równoważą. Jak to nieprawda? Oczywiście, ludzi mądrych, tej elity jest 1%, 2% tych ludzi, którzy naprawdę umieją myśleć abstrakcyjnie, no góra 10, góra 10. Natomiast nie, no, oczywiście. Ale ze stałej rozkładu zawsze jest, wynika to samo. Natomiast nie, oczywiście. Ale ze stałej rozkładu zawsze jest, wynika to samo. Co jest bardzo ciekawe z tego rozkładu, jak pan mówił o rozkładzie normalnym, powiem sobie, to tam jest bardzo ciekawa rzecz, że nie tylko tam kobiety są przesunięte te parę punktów w lewo, ale co jest ciekawe, kobiety są średnie. Natomiast mężczyźni są rozrzuceni. Czyli mężczyzn jest więcej geniuszy, wariatów i więcej idiotów, więcej tak, morderców i więcej świętych. Czy mówi pan, bo mówi pan o tym, że więcej jest średnich kobiet, tak? Więcej średnich. Ale w jakich cechach? We wszystkich? No bo pan mówi, że... Nie, mówimy w tej chwili o inteligencji. Ciekawe, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo w wyniku tego wśród elity panuje przekonanie, że mężczyźni są znacznie bardziej inteligentni, bo to wśród 100 szachistów jest tylko jedna kobieta, wśród 200 brytystów nie ma ani jednej kobiety w elicie. Natomiast jak patrzę na drugą stronę, wśród lumpów, tam kobieta rządzi. Bo tam są ci najwięcej tych idiotów, prawda, menej. W rodzinach lumpen proletariatu kobieta trzyma kasę, kobieta rządzi. Dobrze, prawda? Załóżmy teraz... Bo ona jest inteligentna, bo ona jest średnia, a on jest głupszy. Dobrze, panie Januszu, to są znane pańskie poglądy, natomiast... To są moje poglądy, to jest chore, na przykład mówi, to jest kobieta, nawet mówiąc, prawda, psycholog, to jest, mężczyźni są more off, to są banały. Ja, słuchajcie, to jest coś nieprawdopodobnego, proszę państwa, że ja muszę tłumaczyć na wizji elementarz, który powinien być w szkole podstawowej nauczany. No ale z jakiegoś powodu nie jest. No bo nie jest, bo panuje polityczna poprawność i nie wolno powiedzieć na przykład, że biali są średnio bardziej inteligentni od murzynów. Nie wolno tego powiedzieć, są. Nie, były takie badania i ktoś nawet, to już nie pamiętam w tej chwili, który profesor, ale ogłosił to, że tak jest i to się... Powiedział Sommer i go wyrzucono z funkcji rektora. No to jest właśnie pokazuje, zupełnie jak za komuny, jak ktoś powie niezgodnego z polityczną poprawnością, z komunistycznym poglądem, go wyrzucają. Brakuje wolności słowa. Nie ma wolności.